Znajdujemy się w Operze Leśnej w Sopocie. Za chwilę rozpoczną się Top Trendy 2014. Jak mówią organizatorzy, to najważniejsze wydarzenie muzyczne roku. Przed chwilą kolejny utwór Urszuli, a tutaj wielki, wielki fan klub tej wokalistki. Jesteście wielkimi fanami, przyszliście ją wspierać, jak rozumiem. Tak, oczywiście, zawsze. Na każdym koncercie. Zawsze i wszędzie. Jesteście na każdym koncercie Urszuli? Prawie zawsze. Na tych głównych wszystkich, na wszystkich głównych. Urszula zobaczyła transparent? Oczywiście, nas. Na dole, pod samą sceną, widziała, nam pomachała, także... Zabawa dobra? I super! Miłej zabawy w takim razie i śpiewamy chyba razem z nią. Czy czujecie się zwycięzcami tych ostatnich 12 miesięcy? Ja powiem tak, że pierwszy raz Cleo pojawiła się w zeszłym roku na festiwalu Top Trendy i wtedy była taką biedną myszką, szarym, przestraszonym teletubisiem. Nie wierzę. Jest mi niezmiernie miło jako producentowi pogratulować tak publicznie tego, że Cleo pokazała, że dzięki swojemu ogromnemu potencjałowi przez niecały rok czasu, bo pierwszy singiel wyszedł w listopadzie, można zrobić duży boom i duży show na arenie ogólnopolskiej. Na widowni pojawili się górale czy same cepry? Ja nie wiem, bo trudno mi było ze sceny wpatrzyć się tam, kto był dokładnie, ale publiczność jak zwykle bardzo otwarta, bardzo żywiołowo reagująca na to, co się dzieje na scenie. Dlatego ja lubię tutaj grać. No to słuchajcie, to chyba wasz pierwszy występ w takim anturażu. Czy to oznacza, że zmieniacie także rodzaj muzyki? Tak, szukamy właśnie, wiesz, swojej drogi w życiu. Nie, no wiesz, to po prostu dzisiaj jest, mamy plażę, mamy sobot, poczuliśmy ten klimat, wiesz, brakowało nam tylko drinków z palemką. Stoję na drodze, nie widzę co mi. Po lewej stronie leży samotny kij. Sprzedałeś ze wszystkich polskich artystów najwięcej płyt. To prawda. Lubią cię ludzie słuchać, co? Mam nadzieję, no wydaje mi się, że... Znaczy, co prawda prawdopodobnie większość tych płyt kupiła moja rodzina. No, kiedy sprzedajesz 100 tysięcy płyt w dzisiejszych czasach w naszym kraju, to jest to niewątpliwie sukces. Nieco jestem przykucnięty, dlatego że dziewczyny, z którymi rozmawiam, są nieco młodsze ode mnie. Ile macie lat? 12. 12. 12. Czyli 12. Średnia wieku 12. Słuchajcie, jesteście fankami Dawida Kwiatkowskiego. Tak. I co, udało wam się dostać autograf? Nie. Powiedzcie, za co wy go kochacie właściwie? Za wszystko. Za wszystko, czyli nie ma rzeczy, której nie lubicie w Dawidzie Kwiatkowskim. Nie ma. Do Sopotu ludzie przyjeżdżają z bardzo wielu różnych pobudek. Przede wszystkim Sopot Top Trendy 2014, ale jak wiemy, nie wszyscy są zainteresowani tym festiwalem, niektórzy po prostu plażują, ale są osoby, które przyjeżdżają również po to, żeby pośpiewać. Jesteśmy na plaży w Sopocie cały czas. Odpoczywamy od Sopotu Top Trendy 2014, kolejne koncerty wieczorem. Ale niektórzy przyjechali tutaj nie po to, żeby oglądać muzyków, artystów, żeby siedzieć przed telewizorem ewentualnie, tylko po to, żeby spędzić miło czas. Czy wy w ogóle kiedyś słyszałeś o tym festiwalu? No tak, no co roku się słyszy. Jest na mediach, tak, nagłaśniane. A grają na dyskotekach takie rzeczy? Nie grają, na dyskotekach nie grają. Wiadomo, że dancinga. W klubach jest klubowa muzyka, przy której można potańczyć. Są osoby, które żyją festiwalem Sopot Top Trendy 2014 i przyjeżdżają specjalnie tutaj do Sopotu, nad morze, żeby obejrzeć festiwal. Aż oczywiście. No i co, powiedz mi, które zespoły najbardziej cię kręcą tutaj podczas tego festiwalu? Poparzeni kawą 3 dziś wystąpią i wiesz, co zaśpiewają? Byłaś dla mnie wszystkim, albo byłeś dla mnie wszystkim. Którzy wykonawcy cię najbardziej interesują dzisiaj? Dzisiaj Poparzeni kawą 3. Znowu Poparzeni kawą 3. Fajna zabawa była wczoraj?
które niestety tylko... Nie pamiętasz. Nie pamiętam, ciężko było. Wczoraj zakończyła się muzyczna część festiwalu Top Trendy 2014. Na scenie pojawiło się mnóstwo artystów, a teraz to słońce skłoniło mnie do tego, żeby ten dzień spędzić po prostu na molo.